Witam, z tej strony Maksym1980. Dzisiaj z cyklu 15-minutówek pokażę Wam grę Hunted, Demon Forge. Praktycznie początek po przejściu takiego krótkiego tutorialu, bo nie chciałem tutoriala pokazywać. Także zobaczycie tutaj kawałek akcji, jak to wygląda. Biegamy tutaj z partnerem. Gra jest, tak jak widzicie, w klimacie fantasy. Jeżeli chodzi o grafikę, to widzicie, jest średnio, żeby nie powiedzieć słabo miejscami, ale zobaczymy, być może ta gra nadrobi wielkością, nie mam pojęcia, bo gra w nią po raz pierwszy. Dzięki tutaj uprzejmości Hypnoxa możecie zobaczyć, jak ten tytuł wygląda. Jak widzicie, tą laską śmigamy z łukiem, oczywiście też mamy broń melee. Ja tutaj postaram się wykończyć tych kostków za pomocą miecza. Mamy jakieś akcje koopowe. Dobra, lejemy. Myślę, że szybciej będzie podbiec właśnie i walnąć mieczykiem. Kościeje wstają. Musimy naszego ziomka podnieść, bo zaraz nam padnie. Ok, lejemy dalej. Widzicie, kamera nie zawsze ustawia się tam, gdzie chcemy. Musimy sobie ją sami ustawiać, bo czasami nam przeszkadza tutaj w ustawieniu to. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy jakieś drzwi, a zapomniałem Wam pokazać, że jest takie światełko. Naciśnijmy to światełko, które pokazuje nam, gdzie mamy iść. Mamy iść tutaj, ok. No i musimy użyć, widzę tutaj, ognia, żeby otworzyć sobie przejście. No i mamy możliwość zmiany charakteru. Teraz będziemy grać łysym panem. Z tatuażem. Zobaczymy, jak to wygląda. On jest silniejszy. Tutaj rozwalmy tą kolumnę dużą, którą mamy rozwalić. Ok, chyba mamy przesunąć albo coś, nie wiem. Próbujemy. Czyli dalej zabawa z ogniem. Ok, zasuwamy dalej. Mamy jakieś kryształy. Znaleźliśmy tutaj jakieś znajdźki. Jeszcze tak na szybko, jak Wam już to pokazuję, tutaj mamy oczywiście na selekcie obiektywy. Mamy możliwość wejścia do Golda, gdzie tutaj mamy wszystkie questy, bossowie i tego typu rzeczy, mapy. Nasz progres ogólny. Mamy też tutaj typowo dziennik. Mamy też tutaj lore. Ok, i wychodząc do poziomu wcześniej, jeszcze mamy coś takiego jak umiejętności, gdzie sobie tutaj możemy oglądać skille, ustawiać i tego typu rzeczy. Ja mam sam początek, także nie będę z siebie robił mądralińskiego. Chcę Wam pokazać tylko ten gameplay, przynajmniej początek, jak to wygląda, czy będziecie się interesować tym tytułem, czy to po prostu olejecie. Tu jakiś ziomek nam leży, coś się dzieje, coś się zmienia, sam jestem ciekawy, co tutaj się dzieje. Jakiś duszek. Coś tu nawija. Ja w międzyczasie sobie poglądam, jak tutaj to wszystko wygląda. No tak, widzicie, te tekstury tutaj mało zróżnicowane, przynajmniej na początku. Nie wiem, być może będzie dalej trochę lepiej, ale graficznie naprawdę jest brzydko. Nie podoba mi się tutaj jakość tych tekstur, nie podoba mi się tutaj te charaktery pokazane, w sensie wygląd postaci. Dobra. No i dymek prowadzi nas tutaj. Mamy jakiś heavy attack, mamy jakiś
atak z furymeterem. Dobra, zobaczymy jak to wygląda. Ciachamy kościej. O, całe rodziny, mało chlebów, wiecznie głodnych, łysych trupków. Dobra. Weapon rack. Tu możemy sobie co? Zmienić? Mieczyk. Ok, zostańmy przy tym nowym mieczyku. Zobaczymy jak to wygląda. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o sterowanie, nie jest źle tak naprawdę. Zobaczmy, on tutaj też ma puszę. Dobra, i mamy tutaj bagna rozpaczy. A, jakieś nowe stworki. Dobra, zmienimy sobie z powrotem na mele, bo widzę, że ich trochę dużo, nie ma czasu na celowanie. I zwiedzamy następne rozległe tereny. Tutaj się porozglądam, jak to wygląda wszystko. No nie jest naprawdę źle, no ale dość słabo, jeżeli chodzi o tą grafikę. Być może gra nadrobi klimatem i swoją wielkością, bo nie mam pojęcia jak to jest duże. Tutaj jakąś tabliczkę czytamy, dobra. Ok. Czyżbyśmy mieli jakąś zagadkę pierwszą? No chyba ta pani musi to zrobić, bo my tą kuszą nic nie zdziałamy. Czyli musielibyśmy zamienić się charakterami, żeby odpalić tamten na środku z chrustem jakiś pojemnik, czy jakby to tam nazwać. Dobra, tu mamy blokowanie, ale ja nie chcę blokować, ja chcę broń mele. Mamy uniki i jedziemy z koksem. No już widzę kościeje bardziej opancerzone, z jakąś tarczą, z troszkę inną bronią. Oczywiście możemy zmieniać broń pozostawioną po tych ziomkach. Leży nam tutaj na ziemi. Ok. Zasuwamy dalej. Jeszcze żyje. No powiem szczerze, gra mi się tutaj średnio tak naprawdę. Ale podejrzewam, że tutaj te skille, które się odblokowują, ta zmiana ekwipunku na pewno urozmaici tą grę, na pewno będzie lepiej. Potem tutaj mamy akcję koopową z otwieraniem drzwi, potrzebujemy dwójkę graczy. No i mamy jakieś demko, przy okazji zobaczycie sobie jak tutaj demko wygląda. Ja tą panią poznałem już wcześniej, nie będę wam tłumaczył co i jak. Zagracie, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Ja sobie to skipnę. Mamy tutaj możliwość, widzę, magii. Okej. Dobra, przeczytałem. Nasza rączka się świeci. No i tych kościejów nam wypadło. Ale spadliśmy do jakiegoś, widzę tutaj, cholera wie, czy to jest studnia. No, ciekawie jak to będzie tutaj wyglądać. Nasze światełko nie działa, ale kościeje tutaj próbują nas okrążyć. Jak widzicie, dość dużo tych wrogów, także może ta słaba grafika właśnie spowodowana jest
ilością wrogów, ilością tego, co się dzieje, dlatego nie chcieli przesadzać z pojedynczymi modelami, bo wszystko by się, podejrzewam, cięło przy dużej liczbie rzeczy, która dzieje się na ekranie. Dobra, olejmy tutaj te świecące rzeczy i pojawia nam się pomieszczenie ze świeczkami. O, okej. Coś my tutaj mamy, zebraliśmy. Tutaj też coś leży. No jest życie, okej, dobra. No i promyk prowadzi nas dalej. Dobra, mamy liny. Już nam łopatologicznie pokazują, że tu coś musimy z tymi linami zrobić. Ale najpierw kościeje. Okej. No nikt się nie kapnie, że musimy użyć broni, żeby przestrzelić tutaj te liny. Tam nam się coś odradza chyba. Chyba będzie ciekawie. Dobra, kombinujemy dalej. Jakaś bestia nas tu chyba spróbuje uśmiercić. Chyba będziemy uciekać. Tak jest. No widzicie, dzieje się. Nie jest tak źle, jak na początku by się wydawało. Także dość ciekawie. Mamy jakieś większe bestie. Coś nam się tutaj doczytuje. Zaraz zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. No, pierwsza trofka. No i czekamy. Także mamy jakiś rozwój jakiejś postaci, mamy zmianę ekwipunku, mamy jakieś mini zagadki, przynajmniej na początku. No powiem szczerze, można by było to pograć. No i okej, znajoma pani, skipnijmy sobie to tutaj wszystko. No i mamy drzewko tutaj, widzę, rozwoju. Okej. Dobra, możemy sobie to wszystko ułożyć na D-padzie. Przypisanie. No tutaj już nie będziemy mieli... Jeszcze mamy Magic Battle, czyli magię też możemy rozwijać. Okej. Mamy tutaj switch na naszą panią Eleonorę. Niech ona strzela łukiem. Rozwijmy sobie u niej łuk. Okej. Dobra, i wróćmy do gry. Tak jak widzicie, jest to dość trochę rozbudowane, także nie będzie to jakieś mało skomplikowane. Skipnijmy cutscenkę. Okej, i kontynuujmy single player. Także sam początek mamy za sobą. Jak zwykle oczywiście pozostawię do oceny ten tytuł wam. Czy was zainteresuje tego typu historia, czy będziecie chcieli w tego typu historię grać, to zależy tylko i wyłącznie od was. Ja chciałem wam pokazać tylko ten początek, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda, jeżeli interesowaliście się tym tytułem. No i to nam się wczytuje. Czekamy, czekamy, czekamy. Jak znam życie, będzie kolejne demko. Ja powoli się może z wami będę żegnał, bo widzę, że 35 sekund do końca. Także jak możecie, to komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i mam nadzieję, że będziemy się widzieć przy jakichś innych filmikach. No także trzymajcie się, na razie, hej!